Rozwiążemy sobie teraz kilka przykładów z ćwiczenia, które jest na portalu Khan Academy. Link do tego ćwiczenia znajduje się w opisie filmu poniżej. O co chodzi tutaj w tym ćwiczeniu? Mamy na zielono narysowany wykres funkcji f. Na fioletowo mamy kawałek wykresu funkcji f duże, która jest antypochodną, po polsku to się mówi, funkcją pierwotną do funkcji małe f. Co to znaczy, że funkcja duże f jest funkcją pierwotną dla funkcji małe f? No to znaczy tylko tyle, że małe f, funkcja oznaczona małym f, jest pochodną funkcji oznaczonej dużym f. Czyli mamy tak dopasować ten kawałek fioletowego wykresu, żeby ta funkcja narysowana na zielono była pochodną tej funkcji narysowanej na fioletowo. No i tutaj jest jeszcze taka możliwość, że. Uznamy, że nie da się tego dopasować. Wtedy możemy zaznaczyć no solution, że nie da się dopasować, i to też jest jedna z możliwych odpowiedzi. No to zobaczmy, co tutaj mamy za funkcję na fioletowo narysowaną. No tutaj mamy kawałek funkcji liniowej, czyli nachylenie stycznej tutaj będzie stałe, i to nachylenie będzie ujemne, czyli pochodna będzie stała i ujemna na tym kawałku. A tutaj na tym kawałku, już ta funkcja nie jest. Liniowa, to nachylenie się zmienia. Najpierw jest dosyć duże, ale ujemne. czy jest duże co do wartości bezwzględnej, i potem robi się coraz mniejsze i dąży jakby do zera. Tutaj tak to wygląda. No to popatrzmy, gdzie jest taki kawałek, gdzie pochodna jest stale ujemna. No jest, jedyne miejsce to jest tutaj. I to by była pochodna tego kawałka. Tutaj mamy ujemne nachylenie i stałe, więc to by się zgadzało. No a później mamy to nachylenie, które jest dużo bardziej ujemne nagle się robi i później rośnie do zera. No to się zgadza, tutaj cały czas nachylenie jest ujemne. Najpierw jest co do wartości bezwzględnej duże ujemne i później rośnie aż do zera, więc powinno się zgadzać. Sprawdźmy. Udało mi się. Zróbmy następny przykład. Teraz jest na odwrót. Teraz na fioletowo mamy narysowany wykres funkcji f, a na zielono możemy przesuwać sobie kawałek wykresu pochodnej funkcji f. I musimy go tak przesunąć, żeby to pasowało. Zobaczmy, co tutaj mamy na zielono. Tutaj widzimy taki kawałek, gdzie pochodna jest ujemna i stała. To oznacza, że nasza funkcja musi mieć na tym odcinku nachylenie ujemne i stałe. Zobaczmy, czy jest tutaj gdzieś taki kawałek, gdzie nasza funkcja ma stałe ujemne nachylenie. No ja widzę dwa takie miejsca, tutaj, czyli tak by pasowało, i tutaj. Też mamy nachylenie, które jest stałe i ujemne. To zobaczmy, które z tych spełnia ten drugi warunek. No tutaj nasza funkcja na, na fioletowo narysowana jest również w tym, na tym kawałku liniowa i to nachylenie jest ujemne i też jest stałe. Czyli to nie pasuje na pewno, bo tutaj to nachylenie się zmienia. Wartość pochodnej się zmienia. No to zobaczmy, czy tutaj będzie pasowało. To pasuje, bo już wcześniej to stwierdziliśmy, a tutaj mamy na fioletowo, najpierw ta funkcja jest tak tutaj w miarę pozioma, tutaj to nachylenie będzie bardzo małe, praktycznie zero i potem to nachylenie będzie coraz mniejsze, znaczy będzie co do wartości bezwzględnej rosło, ale w kierunku ujemnych liczb. No więc to się zgadza z tym, co tutaj mamy. Że nachylenie najpierw jest praktycznie zero, no a później jest coraz bardziej ujemne. Czyli powinno się zgadzać. Sprawdźmy. Zgadza się rzeczywiście. Poprosimy następne pytanie. Coraz bardziej mi się to zaczyna podobać. No i teraz mamy znowu funkcję f na fioletowo, a na zielono mamy kawałek wykresu pochodnej. Czy tutaj albo jest tak, że mamy na fioletowo pochodną, a na zielono funkcję pierwotną, czyli samą funkcję f, albo na odwrót. Trzeba tutaj w treści zadania to wyczytać. Czy f się odnosi do fioletowego koloru czy jest na odwrót. Tutaj mamy funkcję f na fioletowo, a na zielono mamy funkcję f'. Dobrze, no to zobaczmy. Tutaj na zielono to co mamy, może tutaj przesunę, będzie to dobrze widać. To są dwa takie kawałki, które są stałe. Na każdym z tych kawałków oddzielnie pochodna jest stała. To to oznacza, że Funkcja pierwotna do niej, czyli funkcja F, której wykres jest na fioletowo, musi mieć stałe nachylenie. Na tym kawałku dodatnie, a na tym kawałku stałe nachylenie ujemne. To zobaczmy, czy gdzieś tu jest taki, takie miejsce. Tutaj akurat funkcja ma nachylenie zmienne, tutaj ma zmienne, czyli tutaj na pewno nigdzie nie będzie dopasowało. No i tutaj są takie trzy odcinki, gdzie to nachylenie jest stałe. Raz dodatnie, raz ujemne, potem znowu dodatnie. A najpierw ma być dodatnie, a potem ma być ujemne. Czyli to się powinno zgadzać. Tutaj mamy nachylenie dodatnie i stałe, tutaj mamy nachylenie ujemne i stałe. Sprawdźmy. No zgadza się. Tutaj nigdzie nie wylosowaliśmy takiego przypadku, gdzie musielibyśmy zaznaczyć, że nie ma rozwiązania, ale taka możliwość może się zdarzyć. No tak się składa, że przed nagraniem rozwiązałem już dwa przykłady, czyli w sumie z tymi trzema mam już pięć w rzędzie, czyli ten poziom mam już zaliczony, nawet dostałem tu jakąś dodatkową odznakę. Wy też możecie zaliczać poziomy, zdobywać punkty, zdobywać odznaki. Wystarczy zarejestrować się na portalu Khan Academy, do czego was zachęcam. Będziecie mogli wtedy w pełni korzystać z funkcjonalności tego portalu, a w przyszłości będzie również jego polska wersja.